Od kilku dni mamy zgłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy zapotrzebowanie na personel medyczny, który ma stanowić kadrę tymczasowego szpitala w Białymstoku, poinformował nas dyrektor Suwalskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z tą ofertą na stronie Białostockiego Urzędu Pracy oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Szpital tymczasowy powstaje w hali sportowej przy ulicy Wołodyjowskiego w Białymstoku. Ma się w nim znaleźć 80 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem, u których rozwinęły się objawy COVID-19. Z czym wiąże się taka praca, już chyba dzisiaj nikomu nie trzeba tłumaczyć. Sprawdziliśmy, jakie warunki oferuje się potencjalnemu personelowi. Pielęgniarkom, które podejmą zatrudnieniu w szpitalu tymczasowym, oferuje się wynagrodzenie brutto w wysokości około 3400 zł, opiekunom medycznym 2400 zł brutto z wyrównaniem wynagrodzenia do najniższej krajowej, ratownik medyczny zarobi jeszcze mniej, około 2300 zł brutto plus wyrównanie do najniższej krajowej. Więcej, bo od 2600 zł bez górnej granicy zarobi tam salowa lub sanitariusz. Podobnie jak salowe czy sanitariusze zarobi poszukiwana sekretarka medyczna, pracownik działu kadr lub portier w tymczasowej lecznicy dla chorych na COVID-19. Dla jasności, jeżeli na podjęcie tej trudnej pracy zdecyduje się ktoś spoza Białegostoku, na zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdu albo wyżywienie liczyć nie może, co jasno wynika z opublikowanych ogłoszeń.